Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Maćkowy i razem z Geraltem znajdujemy się na dworku pani Iris von Everec, a raczej przyszłej żony niedoszłej Olgierda. W poprzednim odcinku znaleźliśmy kości Iris i Geralt wpadł na pomysł, że najlepiej będzie się z nią skontaktować, a do tego potrzebujemy pochować te kości, także ja Was za bardzo serdecznie zapraszam do oglądania i lecimy szukać odpowiedniego miejsca na wieczny spoczynek Iris. Tu mamy jakąś mogiłkę. Oho, nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. Pani kotek za blisko domu. Pomogła. Poszukam gdzie indziej. Czyli są tutaj tacy kompani, którzy chęcią nam tutaj pomogą. Iris von Everec lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. Jezu, koncert życzeń. No cóż. W takim razie wykopię grób gdzie indziej. Czyli pewnie najlepiej tutaj. To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak. Lubiła tu malować. Świetna sprawa. Czy pani von Everec miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Szybko. Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Oho, to będzie dobre. Szkoda, że Olgierd nie wpadł. Nie znałem Iris von Everec i niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. No, no, Geralt. Ta przemowa. Nie wiem, czy chcesz być pochowana z obrazem swojego męża. Ale skoro żyliście razem, może pragniesz mieć go przy sobie, także po śmierci. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. No i ciekawe, skąd ty mi się nagle pojawisz? A Jezu, paskudna jesteś. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Ależ rozmowna? No wygadana. No dom. I to w miarę odrestaurowany. Jakie szpony. Mam iść za tobą? Dobrze. W obraz? Oj, Geralt. Wes, moje oczy. Co to za miejsce? No jest Iris, jest Olgierd. Namalowany świat. Dzieło Iris von Everec.
A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie. Tak właśnie myślałem. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everett. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? To będzie dobre. Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. Którym? No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everett, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Właśnie. Szukaj wspomnień, Iris. Dobra, to znajdźmy te wspomnienia. Jak widać, one są chyba tutaj odświetlone. Widmo Olgierda i jego żony? Ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Serio? Ale niekompletne, zatarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Paleta do mieszania farb. Resztki zastawy do podwieczorku albo śniadania. To chyba nie to. To jest książka. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. No to Olgierd pewnie czyta. Pasuje jak kula. Tutaj damy imbryczek. To chyba nie to. Nie? Pasuje jak kula. To co z imbryczkiem? Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Oho. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Wybacz, zaczytałem się. O, taka ciekawa ta książka. Nie, po prostu ty gadasz w bzdury. Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? Tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. Olgierd. Co ty knujesz? Kolego sympatyczny. Kawalerze, ty jeden. No, Geralt też mi się to nie podoba. Jedziemy z tematem. Co to? Kolejne wspomnienie? Dzikie pszczoły? Nie wyglądają na wspomnienie, Geralt.
Nie. Koszmar. Ekstra. Wcielony strach, z którym wcześniej czy później przyjdzie ci się zmierzyć. Ekstra. Dobra. A więc pierwsze podejście mamy ze sobą. W sensie pierwsze to wspomnienie. Okej. Kolejne wspomnienie. Pokiet kwiatów. Resztki od świętnych dekoracji. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. Wielu. Welon ślubny. No to zdecydowanie chyba musimy dać tutaj... Kieliszek. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale on tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Super. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Tak, tylko że teraz te pająki atakują nas. Ach, Olgierd. Właśnie. Chodź. Ja tupiam, kurczę. Jakaś porąbana akcja się tu dzieje. Znowu ta postać. Sprytnie. Wyczuł, co mamy tutaj na celu. Czy ja mam jeszcze jakieś narzędzia płatnerskie? Całe szczęście mam. Dobra, wejdźmy zatem do środka. Tu się nic nie dzieje. Sektor Kli. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. Okej. Okay. Mamy pewnie całą rodzinkę. Jest Olgierd, jest Iris. Jest jeszcze trójka dodatkowych ludzi. I prawie... Castel Ravello. Scena na obrazie. Ileż to są? Drogie. I co ja mam tutaj ciekawego zobaczyć? Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Srebrna nitka, perły.
Ta lalka musiała kosztować fortunę. Znajdźmy sposób na ożywienie. W kominku się paliło. Zatem zapalmy w kominku. Na obrazie płonął w nim ogień. Ale czegoś jeszcze brakuje. Jeszcze świece. Tak, świece. Jeszcze świece. Ale tylko dwie, dokładnie. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, nie. Wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? Dobre pytanie. A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. To by wiele tłumaczyło. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Czy to swoje ludzie są? A to kto? Więc chodźmy za nim. Znowu ty. Zapraszam. Nie podoba mi się to miejsce. W ogóle. Czy ja mam się udać w takim razie na górę? Dobra. Zobaczmy, co kryją. Małżeńska sypialnia. Za, dla nas drzwi numer jeden. Ożywmy pewnie wspomnienie. Misa do mycia rąk. Ślady krwi. Ręcznik poplamiony krwią. Ktoś nie domył rąk w misie i pobrudził go przy wycieraniu. Knot prawie się wypalił. Łatwo poszło. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do atramentem. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Chłopce, pójść spać. Właśnie zmył krew ze swoich dłoni. Nie, chodźmy malować. Babo. Wy to wszystkie jesteście normalnie... Normalnie nienormalne. Kolejne zatarte wspomnienie. Cudownie.
Kielich. I co my tu mamy? Mamy kielich. Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest dopiero tak, co ma spryskał wodą. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Może z tej strony. Strzelam. To idzie tu. Chyba pasuje. Wreszcie. Wszystko jest tak jak na obrazie. Dobrą mam pamięć. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak. Ech. Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd. Obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie... No i tyle z malowania obrazu. Co nas teraz zaatakuje? Olgierdzie! No dzięki ci bardzo, Iris. Fio. Udaj się do pracowni Olgierda. Ale jesteś paskudny. Oj. Czemu wy mnie tak atakujecie? Mogę się kimnąć, czy nie bardzo? Nie mogę. No nie mogę. Aha, żyćko mam całe. Zamknięte. To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Chyba nie tylko sztuki. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Sprowadzenie przybysza na ten świat wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem. Obojętne, czy to jest wolnym duchem, czy posiadłość przeznaczonemu nosiciela. Aha. Księga o paktowaniu z demonami. Albo grubo, albo wcale. Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. Zimą dwór był naprawdę ponury. No, nie podoba nam się to. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Świece z kreczonego wosku. Krew. Pewnie do praktyk magicznych. Czarna magia. Zaraza. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Spróbujmy może tak. Pudło. A gdyby tak...
Nic z tego. No to co tam jest? Może w ten sposób. Też nic? Coś widać poknociłem. Aha. To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! No, chyba nie bardzo. Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Przezwać jakiegoś duszka? Kacper przyjazny duszek? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Czyli chcesz się pozbyć pana lusterko? Przakrew! Nie podoba mnie się to. Ogień! Do mnie! Gaście pożar! Tego się nie spodziewałam. Zaświeciło się na czerwono, to zabijam się w to. Tylko co tu teraz? Sam środek burzy śnieżnej. Muszę się schronić w środku. A, cudownie. Tu! Gerwanty. Olgierd, Iris i jej ojciec. Jesteśmy lekko zmrożeni. Długo będziemy zmrożeni? On coś chciałby trzymać. Iris za to nie bardzo. Czy ja się mogę ogrzać? Czy ja będę tak tutaj zdychać? Dziękuję. Dobra. Kontrakt ślubny. Kontrakt ślubny. Zawarty między Iris Intercyza. A I podejrzewam, że chciałbyś to właśnie trzymać, mój drogi. To nie wystarczy. O, wspomnienie jest nadal niepełne. Kufel do piwa. Ale Pito z niego wtedy zaczął palić. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo, na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Na prośbę. Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam. Bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Mocne Dość słowa. Tego. Nie będziesz nam rozkazywał tym...
Kurczę! Nie! Albo gruba, albo wcale. Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić. To kawalerze. Aha. Dobra, dobra. Wtedy von Everetz przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. No, na górę to my pójdziemy oczywiście i będziemy dalej szukać wspomnień Iris, bo ewidentnie się tutaj rozkręca. Ale ja tu zrobię taki ciekawy ciąg dalszy nastąpi i kolejne wspomnienia poznamy w przyszłym odcinku, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jak się podoba, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś ślad po sobie w sekcji komentarzy i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.